Medical Doctor. O, bez botów. Tak. No to... To może być ciekawe. To nie sam Sandbox może, co? Dobra, czyli nie, no zmienia kampanię. Czyli tak, czyli Tomek i ten, znaczy Przemek inżynierem, Jacek... Mechanik. Mechanikiem, dobrze, ja lekarzem, Tomek oficerem. No i dobra. No dobra. Ciekawe, czy na tej łodzi mamy reaktor RMBK. Wsadza sztut. No, ej, nie mogę się dostać do broni. No, to jest access. Nie ma. Kapitan tylko może, albo pewnie security officer. Allows limited access to areas of this zone. Co, jak ja mam naprawiać uszkodzenia? Nie ma. Musisz poprosić to... się o dostęp. Tak, dokładnie, o, security. Fuck you. Albo ewentualnie you. Zabić oficera i zabrać jego kartę dostępu. Weź Tomek tego, jednego... Nie możesz mieć szkocik, bo ty za dużo pijesz. Mocy. Co się stało? Byłem się kajdankami. Co? Co? Czekaj, niech... What the fuck? Co? Co się stało? Sam się skułeś, czy co? Security officer stwierdził, że jest zagrożenie tego i musiał sam się skułeś. Już mam na głowie, jak na głowę jak się na... This person is stupid. Nie, nie ma lekarstwa niestety. O, zobaczycie, rozkułem. Czekaj. A weź poczekaj, nie ruszaj się, bo chyba wiem co mogę zrobić. Tak. O! O, dobra. Ja już nie chcę. Ale poruszyliśmy, już się pompy zepsuły. Co za ruska łódź podwodna. Ruska. Właśnie, to jest ten problem. Na taką tylko nas było stać na razie. Target terminated. Hammerhead na sobie. Wychodzimy? Tak, ja bym wyszedł i sprawdził, czy coś tam właśnie, czy można z niego... To ja też wyjdę, bo nigdy nie... Kurde. To jest wkurzające ja tam... tego. Ktoś wziął harpun? Ogo! Nie. Osłaniam was! Wow. Ale wziąłem mój niezawodny scyzoryk. Ja też wziąłem niezawodny scyzoryk. Bierzemy cały. Zabieramy cały, dokładnie, ładujemy go na ten. Kurna, dźgnę go, czekajcie, bo ja nie mam coś roboty, dźgnę go nożem, żeby... Chciałem przeprowadzić operację... No i... Kto będzie medyka leczył? Ochrona! Zaatakował mnie! On pierwszy! Odejdź, on pierwszy to zrobił. No i pierwszy kur, razem no było... i chuj, cała martwa. No i kur z G2. Ale już padł? Ale jak to można tak szybko? Jacek pozabijał wszystkich, Jacek jest mały, uważa, Jacek jest to ty pierwszy więc. Jacek, gratulacje, żeś rozwalił nam grę. Walczył teraz dwa samce alfa. No. Załóż kombinezon. To był security officerem. Jakby security officer miał pałkę, a rzucił się na gościa z rewolwerem. To była uprawniona samoobrona. Nieprawda. Uprawniona samoobrona, zabiłeś wszystkich członków załogi. Tak, a Jacek, kurna, wykrwawił się, jeszcze się utopił i... Nie, to chyba go ten ciśnienie nie zabiło. Nie, dobra. Czy gra zauważy, że wszyscy nie żyją? Czy jeszcze nie zaprogramowali tego? Co my tu mamy? Bleed to death, died from internal injuries, suffocated, crushed by water pressure. Nie wiem jak ja się udusiłem, co mi gardło zmiażdżył tym łomem? Screwdriver akurat nie chciałem. Chociaż pewnie by się przydał. Ja mam w standardzie screwdriver. A ja mam łom. Wiemy. Że tak powiem, że zjokerowałeś nas ostatnim tym łomem. Właściwie tylko ciebie. Resztę zastrzeliłem. Sorry, nie miałem już naboi. Kurna, to bez baterii w zestawie, ja pierdolę. Ruskie latarki. A ty nie grasz teraz tym oficerem ochrony? Czy ktoś ma dostęp do tych? Gdzie są bronie, armory? Nie. Mogę co najwyżej próbować łomem to wyważyć. Ja pierdolę. Dobra! Odsunąć się! Odbieraj go! Włamujemy się do własnej zbrojowni. I bez kitu. Ciekawe, czy teraz to na dobre będzie otwarte. Czy nie będzie trzeba za każdym razem tego wyważać. Tak! O ja pierd... Gdzie się podziała ta skrzynka z tymi filurelami? Tutaj okładłem.
że została w zbrojowni. Jacku, ponad zginęły filurody, słyszałeś coś o tym? Zejdź po prostu. Mam łom i zresztą szukam filurodów. To są... woda! A tak, bo undockowałem. Aha, okej. Okay. Never mind. Zabieranie gaśnicy z pod reaktora to słaby pomysł. O, jest moloch już, uwaga! Tak? Uj, to jest spory, no. Taki duża kropka na mapie. Co się stało? Moloch nas przypieprzył. Słyszę, że nabieramy gdzieś wody. Kurwa. Balast w tank A. To jest, jest zapełniony wodą. Dobra, jak silnik. Co? Zmiażdżyło mnie. Ciśnienie wody. Zapomniałem, że nałożyć diving suit. Próbuję czekaj przywrócić. Prąd. Cały czas opadamy. Może fuel rod się skończył, co? Tak, tak, właśnie. Przyjdzie się w górę. Włącz automatyczną ten zarządzanie. O kurde, włączyłem już. Okay. Houston, mamy problem. Co się dzieje w atomowej łodzi podwodnej, kiedy zginie elektryk? W przeciągu ostatniego tygodnia ile łodzi podwodnych już zatopiliśmy? Warning, insufficient power. No bo się musi najpierw rozgrzać trochę reaktor. No ostatnio się dobrze rozgrzał. Już ekspedycja? No jak? Kutarek se wziął jeszcze. Piękno fauny i flory. Morski. Okej, okay, zebrałem coś. Co się stało? Chciałem zobaczyć, czy pompa w tej śluzie wyjściowej jest. Tak. Ale ktoś nie zamknął zewnętrznej śluzy. Ja nie. Więc teraz jest tu pełno wody. Ciekawe. O! A, jakąś strukturę znalazłem. No i wystarczy mi na powrót. Dobra, spoko, czyli tak można właśnie było wyłaść i zwiedzać jakieś rzeczy, jak nie. Może trzeba ruszyć. A może gryzą nas żyjątka. Niech ktoś wyjdzie na dolny dział. Już chodzę. Może trzeba nas trochę ruszyć, może się odbijemy. Tak, dokładnie. Wypierdzielać, kurna, nas podgryzają tu jakieś... Dobra, ja chcę iść do tej, mówię, zwiedzić te ruiny kosmitów, tylko chcę najpierw... Czemu tu jest... Ej! Oj! Zamknęło mnie! Ło, znalazłem jakieś skarby, ale zamknęło... Masz Tomek ten. Nic, ja uciekam niestety. Kurwa, nie zostawiaj mnie tu! Door is locked. Jesteś tam, Bartek? Halo, halo, Tomku. Czy masz kontakt wzrokowy z zwłokami Bartka? Nie, uciekłem. Nie, jeszcze nie jest zwłokami. Chromolic security officera. O, on ma naszą bufle. Teraz już jest zwłokami. A. Co cię, Bartek, dorwało? Kurna... pułapka jakaś. I tu widzę, że te ruiny są takie dosyć rozbudowane i to jest, no, i rzeczy. Jakichś tych ciekawych. Zrobimy. Możecie zrobić ekspedycję po mojej ten, po moje zwłoki. Ale ja miałem artefakt. Jakiś To jest bardzo prosta odpowiedź. Dostałeś jakiś artefakt, zginąłeś, więc... Nie wracamy po ten artefakt. Tak się zaczynają horrory sci-fi. No tak, jak zaczyna się strzelać, to ogólnie też uciekają. No, żeby tylko od góry. Tak, od dołu też. Właśnie, czy autopilot sam zadokuje? Nie, podpłynie tam chyba tylko, ale musi chyba manualnie kliknąć ten dok. Dobra. Brace! Tak, jest docking, okej. Daj do internal injury. Rest in peace. Rest in pepperoni. Ja bym poprosił o crowbara. Żeby każdy mógł się dostać do ten... Do zbrojowi.
Geta fucka out of here. Jest coś ciekawego? Więc dobrze, to get the fucka out of here. Pompa się tutaj zepsuła u góry. O, uwaga, coś będzie po prawej, jakieś cała mała horda chyba tych, tak przynajmniej mi się wydało. Tak, popłynęły na górę. Opadły nas! Strzelam do pilot maintain position. Ale jak na razie hull bridge'ów nie... Czekajcie, wyłączę sonar na razie, żeby nas też nie... Czemu te drzwi się losowo otwierają i zamykają? Nie wiem, może być jakiś... Bo one się też automatycznie jakby zamykają. A te, faktycznie. Pewnie kurna ktoś tu... To przy kablach majstrował, coś pewnie źle kurwa podłączył. Jak ja majstrowałem przy kablach, ale... Ale nie wiem, co zrobiłem. Nie rozumiem. Nie wiem, jak działają te kable. Pokładowy inżynier. Nie wiem, jak działają te kable. Good job. Wiecie co? Ja bym ten był w ogóle za tym, żeby tam chyba jest zejście, coś do zwiedzania. Autopilot, maintain position. Kurwa! Zjebane drzwi. Nie ktokolwiek, nie ktoś, cholera kurwa, jak będzie miał to, jak naprawi te drzwi. Śmieszne jest to, że one się zamykają jak podejdę. Teraz. A nie, dobra, teraz jest okej. Okay. No dobra. Zaraz, mogę się z wami zabrać. Kurde, wyprawa ruszyła i nie wiem gdzie popłynęli. A to, wracam do okręgu. Coś mnie boli. Internal damage. A, dziabie mnie dziad! What the fuck? Gdzie jesteś? U góry jestem, bo... Zostaw go, ty potworze! Jeszcze mnie dobiłeś. No, bo popłynęli gdzieś, nie wiem gdzie. Nie. Na lewo i w dół. Za moimi zwłokami w prawo. Co, ja załadowałem, nie ten chyba co trzeba. A Bartek, uważaj. Dziabie kurde, ty, bo ja nie mam przy sobie właśnie żadnego... Ale moje zwłoki mam. Ja pierdolę, trochę kurna pojebane z tym. Zostaw moje zwłoki, dziadzie. Niech ktoś weźmie może tam działo. U góry działę. No to, ale to... Jest strzelaj do Bartka. Dobra, Bartek, odsuń się z... Okej, dobra. Ja pierdzielę, już... Nie wychodzę z tej... zasranej... łodzi podwodnej. To jest tylko śmierć. Nic nie szczenie. Ja to nie wiem, kurna, ja... Jak zostaniesz raniony, to jeszcze twoja... Twoja samoga cię dobije. Kurna, próbowałem pomóc, swoja wina, że kurde... Okej, jak tym się... A, automatic control. Tak, zostaw na automatic control. Pamiętasz naszą poprzednią łódź podwodną, która nie była na automatic control. Czy potrzebuję leczenia? Ja mam jakiś internet. Ja? Też, tak. Ty to, tobie to trzeba zrobić ku na pochówek. To taki właśnie mam zamiar, tylko ogarnę wiesz, sprzęt. Co? Nie ryb mi marynarskiego pochówku. No kurde, moja rodzina otrzymała zwłoki. O kurde! Reaktor płonie! Bierz ten. Dobra, teraz co się stało? Czemu automatic control spierdolił? Zobacz, może ty... Nie, mnie to wtedy... Bo automatic control ma trochę ten, spowolnioną reakcję. No to tak, z prochu powstałeś, proszę się obrócisz, jary, jary, jara. Dajemy to ciało z powrotem do oceanu. Bon voyage! Nawet skafandra mi nie zostawił. Dzisiaj się rozstanie. Jeszcze zostawiłeś mnie, żebym spadł na ten, na turbinę, kurde. Było takie... Wow. No. Żeby was rekiny pożarły. coś się wam dostało do środka statku. Co? Zdefiniuj coś. Pod zbrojownią jest taki pokój dostępny tylko z zewnątrz i tam coś wam pływa. Jak jest tylko z zewnątrz,
Dobra, ja się tylko tym zajmę. Tak, o. Faktycznie. Fire in the hole! Dobra, co on zrobił? Czy zabiłem to chociaż? Nie, trochę go uszkodziłeś. Dobra, czekaj, to jeszcze znaczy się Tomek nie koniec, się wykrwawia tak? Na śmierć. O kurwa, przecie... Niech ktoś zabierze Tomka, zanim się utopi i wykrwawi na raz. A no to teraz zabieram Tomka. Dobra, kto... A teraz trzeba go jakoś leczyć. Kurde, czemu mnie postrzeliłeś? Bo Bartek chce zgarnąć wszystkie kile w tej rundzie, a może do reaktora. Nawzajem się zabiliście. Po tym co zobaczyłem wszystkim, to co... Zabiłeś kolegę, którego sam zabiłeś. Potem zabiłeś kurna, kolejnego kolegę i nie wytrzymałeś psychicznie. Kurna, byłeś już martwy, kurna, bo cię dopadł ten potwór. Tylko byłem konający! Byłem konający! A, ja skróciłem tylko twoje cierpienie. Kolejny statek. Ale drzwi są wciąż zepsute, kurwa. Te drzwi mnie doprowadziły do tego, zaczęły do mnie mówić w tym momencie, tak to mnie wydawało. Te drzwi do mnie przemawiają, mówią, że zabił kolegów. Tak. Potem właśnie tak, chciałem kurna ratować kolegę, strzeliłem harpunem, trafiłem w niego zamiast potwora i to potem jeszcze go pochowałem. To była ta mroczna tajemnica, którą skrywałem w sobie, ale w końcu drzwi mnie przekonały, żebym wygrał, ma potencja obecna, ale tak, ale kurna. Nie chcę powiedzieć, czy może nie przydałby nam się z jeden bot. Tak no, just in case. Żeby ktokolwiek ogarnił. Dobra. Z którymi i tak już nikogo nie ma. W tym razie jakby ktoś chciał oglądać nagranie, to dzięki wszystkim za uwagę. No i do usłyszenia. Hej.